6 kwietnia w Bełchatowskiej Galerii Olimpia minął pod hasłem kolorowo-folklorowo. Wszystko za sprawą przedstawicieli zespołu pieśni i tańca Bychlewianka, którzy umożliwili klientom Olimpii kontakt z niezwykle barwnym folklorem z różnych regionów Polski. Celem naszej imprezy jest promowanie polskiego folkloru, który jest bardzo piękny i różnorodny. Każdy region ma swój strój i odrębne tańce, tak więc myślę, że warto to zaprezentować szerszej publiczności. Jest to działanie animacyjne mające na celu również zaprezentowania radości naszej. Od 3 dni jesteśmy członkami takiej organizacji CIOF, która zajmuje się taką ochroną folkloru i obrzędów krajów z całego świata. Członkowie zespołu Bychlewianka przygotowali szereg atrakcji, wśród których znalazły się między innymi konkursy i zabawy, spotkania z twórcami ludowymi oraz warsztaty sztuki ludowej. Dzieci robiły jajeczka wielkanocne do koszyczków, to znaczy ludowe. Naklejały wycinanki na te jajeczka, robiły kwiaty, malowały stroje ludowe. Dzieci bardzo chętnie wykonywały karty wielkanocne, oczywiście wszystko ludowe, bardzo z wielkim zainteresowaniem. Dużą popularnością, szczególnie wśród najmłodszych klientów Galerii Olimpia, cieszył się kącik, w którym można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z dwiema młodymi kuskami. Bardzo dużo mieliśmy chętnych do robienia zdjęć z kuskami. Kuski też były zadowolone, chętnie do zdjęć pozowały. W trakcie niedzielnego spotkania z bychlewskimi artystami przeprowadzono także szybką naukę tańców i piosenek regionalnych. Dość nieśmiało na początek, ale zebrała się grupka chętnych, zatańczyliśmy tańce łowickie, tańce lubelskie. Było całkiem przyjemnie. Zespół Bychlewianka działa od blisko 40 lat. Jego siedzibą jest Dom Ludowy w Bychlewie. Grupa ma w swoim dorobku udział w międzynarodowych festiwalach, realizację happeningów o tematyce ludowej oraz działalność edukacyjną z zakresu sztuki ludowej i papieroplastyki. W skład zespołu wchodzi obecnie 60 tancerzy oraz 8-osobowa kapela. Zapraszam na krótki fragment występu zespołu Bychlewianka.